sprawy i życia rodzinnego. Co ci ta Hiszpanii dlatego na pierwszym głowy? Krokiem miałoby być niezadawanie prac na sobotę i niedzielę. Mhm. Strajku nie poparli rodzice, Hiszpanii, których dzieci chodzą do prywatnych szkół. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prognoza pogody. Chmury z deszczem będą się przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Na Suwalszczyźnie spadnie śnieg. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Podlasiu i Pomorzu Wschodnim do 9 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Żeby tylko wyjść? Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przeryt. Proszę Państwa, Warszawa jest moherowa. To nie mam nic przeciwko temu, nawet mówię, że nie ma tego złego, to by na dobre nie wyszło, że jeżeli Jahwe dopuszcza, żeby ludzi do kościołów pozapędzać, żeby wrócili, żeby wiedzieli, na jakim gruncie stoją, to wtedy będą mogli jeszcze ostatnie słowo powiedzieć, zareagować, jak przyjadą świadkowie Jehowy z Anglii, Ameryki, Białystok, tutaj do Polski, a żeby postać na przystankach pogłosić. Tym miłym uśmiechem, ale szczerym, pokazać Słowo Boże, ale jeszcze tylko pokazać, bo coraz mniej na ten temat się mówi w Warszawie, gdy Biblia w Warszawie, w Polsce, a tutaj nad Wisłą jest w śmietniku. Biblia jest w śmietniku. Gdy zobaczysz, że cena płynu Perwol to teraz jedyne 6,99 i